Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem, drodzy siostry i bracia, uczestnicy naszej dzisiejszej niedzielnej Eucharystii, połączonej z obchodem 102 lat od chwili, kiedy dokonał się nadzwyczajny cud, cud słońca, wieńczący cały cykl objawień Matki Najświętszej wobec trojga pastuszków w Fatimie. Wszyscy, drodzy memu sercu, bracia i siostry. Dzisiejsze pierwsze i czytanie z Księgi Królewskiej, jak i Ewangelia według świętego Łukasza stawiają przed nami problem cudu, nadzwyczajnego wydarzenia, które dokonuje się w naszym życiu i na które trzeba spojrzeć w perspektywie wiary. Najpierw historia owego dowódcy wojsk syryjskich Naamana. Choroba na straszną, jeszcze dzisiaj chorobę, na trąd. Przypadkowo dowiedział się, że w Izraelu jest potężny, wspaniały prorok pański Elizeusz. Więc przybył do niego wraz ze swoimi najbliższymi, niosąc także bogate dary i prosząc o uzdrowienie. A Elizeusz nawet jemu się nie pokazał. Przez swojego sługę wskazał mu tylko jedno. Wyudał się do Jordanu i 7 razy w tej rzece się wykąpał. I Naaman się zbuntował. Jak to? Nie chce ze mną rozmawiać? Nie chce dokonać jakichś nadzwyczajnych znaków? Każe iść wykąpać się w rzece, która wcale nie wygląda wspanialej niż inne rzeki, które przepływają przez Syrię. I dopiero słudzy Naamana mówią, słuchaj, gdyby prorok zażądał od ciebie czegoś nadzwyczajnego, czegoś trudnego, nie zrobiłbyś tego? Bądź mu posłuszny. I Naaman, jak słyszeliśmy, wykonał polecenie Elizeusza i 7-krotnie wykąpawszy się w Jordanie, naraz odzyskał zdrowie i wrócił do Elizeusza, doskonale zdając sobie sprawę, że nie same wody Jordanu uzdrowiły go z trądu, ale że dokonał tego sam Pan Bóg. I dlatego jakże znamienne słowa, które skierował ów dowódca syryjskich wojsk, poganin, do Elizeusza. Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem, ale nie tylko przekonał się. Zobowiązał się odtąd do tego, że będzie oddawał cześć tylko temu właśnie Bogu Izraela, bo On na to zasługuje. Bo On jest Bogiem prawdziwym, bo Jemu tylko przynależy najwyższa cześć. Od tych wydarzeń związanych z Elizeuszem i dowódcą wojsk syryjskich Naamanem upłynęło ponad 800 lat. I oto wreszcie na ziemi palestyńskiej pojawia się upragniony Mesjasz, Jezus Chrystus. I jak słyszeliśmy, zdążając do Jerozolimy, znalazł się na pograniczu między Galileą a Samarią i wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Nie zbliżali się, bo trędowatym nie wolno było zbliżać się do zdrowych, żeby ich nie zarazili. I tylko z daleka wołali, Synu Dawida, Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. I Pan Jezus kazał im iść do kapłanów, im się pokazać, bo
Takie były wówczas przepisy. To kapłani jedynie mogli stwierdzić, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. No i w drodze zobaczyli naraz, że trąd, ta straszliwa choroba znika z ich ciała, że stają się zdrowi. Ale jedynie jeden człowiek powrócił, by wysławiać Boga i podziękować Chrystusowi za dokonany cud. A inni może uważali, że to się im należy. Pełni zadowolenia z tego, że są zdrowi, nawet nie pomyśleli o tym, żeby Bogu podziękować za to, co się stało. I znamienne słowa, które Chrystus skierował do owego Samarytanina, dziękującego za cud uzdrowienia z trądu. Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Wstań ze swojej choroby, idź przez swoje życie, wysławiając Pana Boga. A wszystko dlatego, że uwierzyłeś w Boga. I dzięki tej Twojej wierze jesteś odtąd nowym człowiekiem. Drodzy siostry i bracia, to już tak jakoś jest wpisane w ludzką naturę, że niejednokrotnie jesteśmy świadkami rzeczy nadzwyczajnych, ale będziemy za wszelką cenę starali się je tłumaczyć w sposób czysto naturalny, najwyżej wyjaśniając, że być może to był jakiś przypadek, zbieg okoliczności, a nie chcąc w tych wydarzeniach nadzwyczajnych dostrzec działania Bożej opatrzności. Bo jeżeli się tę Bożą opatrzność dojrzy, jej działanie skierowane ku nam, do naszego życia, to jako konsekwencja rodzi się jedno. Trzeba wstać. Trzeba iść, wstać z tego swojego dotychczasowego, nie zawsze dobrego życia. Trzeba iść, głosząc wszędzie wielkość Boga. Trzeba po prostu wierzyć. I tak trzeba także, moi drodzy, spojrzeć na wydarzenia, jakie miały miejsce 102 lata temu we Fatimie. Dzisiaj 13 października. Wypełnienie się tego wszystkiego, co 3 miesiące wcześniej, 13 lipca 1917 roku, zapowiedziała piękna pani, rozmawiając z trojgiem pastuszków fatimskich, Łucją, Hiacyntą i Franciszkiem. To było wszystko zapowiedziane, co się stać miało. A wiemy, że ten rok 1917 był dla Europy zwłaszcza kolejnym rokiem tragicznej, jak wtedy mówiono, wielkiej wojny, pierwszej wojny światowej. Kończył się wtedy jakiś świat chrześcijański. Po raz pierwszy pojawiła się wojna totalna. Pojawiły się nowe rodzaje broni chemicznej, pancernej. Lotnictwo zaczęło również brać udział w walkach. A przede wszystkim w tę wojnę byli wciągnięci także ludzie, którzy nie byli żołnierzami, ludność cywilna. Straszliwa wojna niszcząca ludzkie sumienia i serca. I właśnie wtedy, na zupełnym krańcu Europy Zachodniej, we Fatimie, maleńkiej wiosce, ukazuje się piękna pani trojgu dzieciom. I wtedy 13 lipca 1917 roku mówi, że niedługo wojna się skończy. Żołnierze wrócą do swoich domów. Ale to wszystko wymaga, by prosić,
Pana Boga za przyczyną Matki Bożej Różańcowej o łaskę pokoju na świecie i o zakończenie tego wielkiego wojennego kataklizmu. Dzieci słyszą te słowa, a Łucja w ich imieniu pyta: Pani, jak Ci na imię? A potem: spróbuj dokonać jakiegoś cudu, żeby wszyscy inni uwierzyli, że Ty nam rzeczywiście się ukazujesz. A piękna Pani odpowiada: za 3 miesiące, 13 października, objawię Wam swoje imię i dokonam cudu. Ale jednocześnie czekam na przejawy Waszej wiary. Waszej wiary, która najpierw będzie polegała na tym, że z gotowością przyjmiecie to wszystko, co Was spotka, cierpienia, nieszczęścia, i że to wszystko ofiarujecie niepokalanemu sercu Maryi za zbawienie świata, za grzeszników, którzy na skutek swojego złego postępowania są strącani do piekła. Jakby na potwierdzenie tego, że jest piekło, że jest to wielkie, przerażające nieszczęście, dzieci stają się uczestnikami wizji nieszczęść ludzi skazanych na wieczne potępienie. Przerażone tą wizją, a Matka, piękna Pani, mówi, żeby ludzie nie stawali się uczestnikami czegoś tak przerażającego, i to na wieczność całą. Koniecznie trzeba rozpowszechnić na całym świecie nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. I dalej, wojna się niedługo skończy, ale chodzi o to, żeby ludzie wyciągnęli wnioski z tej wojny, żeby przestali obrażać Pana Boga. Bo jeżeli nie, to przyjdzie kolejna wojna, jeszcze bardziej straszliwa. A to, że przyjdzie, jeśli ludzie się nie nawrócą, to tego znakiem będzie nadzwyczajne światło widziane przez wszystkich ludzi w Europie. Trzeba dalej poświęcić Rosję niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. I tego ma dokonać papież razem z biskupami. Dzieci w ogóle po raz pierwszy słyszą, że jest takie państwo jak Rosja. Bo jeżeli do tego nie dojdzie, to właśnie w tym kraju, w Rosji, powstanie zło, które rozleje się na cały świat. I będą znowu kolejne wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy ludzie będą męczeni i prześladowani. Będzie cierpiał sam Ojciec Święty. Ale nadzieja. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Żeby jednak odwrócić nieszczęścia, to, co światu może grozić, Matka Boża raz jeszcze prosi dzieci: odmawiajcie różaniec. Odmawiajcie go bardzo często. I na zakończenie każdej dziesiątki dodajcie tę modlitwę, która przyjęła się, którą odmawiamy także i dzisiaj. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jak wiemy, to orędzie o Bożym miłosierdziu jeszcze bardziej stanie się słynne, kiedy niewiele później objawienia Bożego miłosierdzia staną się udziałem siostry Faustyny Kowalskiej tutaj w Polsce, tutaj zwłaszcza w Krakowie. Oto treść zapowiedzi i objawień
w lipcu 1917 roku. 3 miesiące później. Piękna pani wreszcie mówi, kim ona naprawdę jest. Jestem Matką Boską Różańcową. I bardzo pragnie, żeby w miejscu objawień zbudowano na jej cześć kaplicę. I znowu zapowiedź. Wojna niedługo się skończy. Żołnierze wrócą wreszcie do swoich domów. Dzieci widzą jeszcze świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus, które błogosławi całemu światu. Ale przede wszystkim dochodzi do owego cudu słońca. Cudu, który widzą tłumy ludzi. Mówi się, że wtedy we Fatimie było między 70 tysięcy a 100 tysięcy ludzi. A sam cud był widoczny w odległości mniej więcej 40 kilometrów od Fatimy. Słońce stało się jakąś ogromną kulą, która zaczęła niejako tańczyć, kręcąc się bardzo szybko. W pewnym momencie zatrzymało się na jakiś czas, potem zaczęło się kręcić wokół swojej osi. Ludzie patrzyli na to pełni podziwu, a potem przerażenia, bojąc się, że słońce spadnie na ziemię. I jeszcze jedna nadzwyczajna rzecz. Tuż przed tym cudem padał wielki, rzęsisty deszcz. Wszyscy byli przemoczeni. I nagle po tej wizji słońca, która trwała kilkanaście minut, ubrania wszystkich były zupełnie suche. Znak widoczny, że oto naprawdę Matka Najświętsza rozmawia z dziećmi. Że poprzez te dzieci przekazuje wyraźne orędzie dla całego świata. Domagając się pokuty, nawrócenia, różańcowej modlitwy. I tutaj właśnie wraca problem, jak na to nadzwyczajne zdarzenie patrzano wtedy. Kościół katolicki bardzo szybko uznał te nadzwyczajne wydarzenia w Fatimie jako cudowne, bo już 13 października 1930 roku uznano to za cud. Co więcej, 13 października 1951 roku przybyły do Fatimy legat papieski, kardynał Tedeschini, powiedział, że właśnie rok wcześniej, w 1950, Pius XII w Watykanie również doświadczył takiego nadzwyczajnego cudu słońca. Potwierdzenie zatem oficjalne ze strony Kościoła. Tak, to jest niezwykłe wydarzenie, które wskazuje, że z całą powagą trzeba przyjąć to, co Matka Boża przekazała światu przez Lucję, Hiacyntę i Franciszka. Ale ludzie nie byliby sobą, gdyby nie próbowali za wszelką cenę to nadzwyczajne wydarzenie tłumaczyć zgoła czysto naturalnymi racjami. Więc dla niektórych był to przejaw zbiorowej histerii religijnej lub też zbiorowej halucynacji. Inni uważali, że jest to zjawisko o charakterze optycznym, wywołane przez to, że ludzie zbyt długo patrzyli w stronę tarczy słonecznej. Inni mówili, że jest to tak zwane słońce poboczne, które jest dość znanym zresztą zjawiskiem atmosferycznym, związanym z tym, że promienie światła załamują się poprzez mnóstwo lodowatych kryształków, które tworzą chmury. I jeszcze jedna szczególna postawa człowieka, który jak mało kto doskonale wiedział, co przeżywały dzieci we Fatimie. Arturo dos Santos,
który był administratorem nieodległego miasteczka Ourem, niedaleko Fatimy. Prześladował dzieci. Za wszelką cenę chciał je poprzez więzienie i szantaż i strach przymusić do tego, aby wyrzekły się tego, co przeżywały. On sam wysłał oddział wojska po to, aby nie dopuścili żołnierze do tego, by ludzie się zgromadzili właśnie 13 października 1917 roku. Rzeczą znamienną jednak jest to, że dowódca tego oddziału pierwszy uwierzył w to, co się dokonało. Inni żołnierze podobnie. Ale dosz Szantosz do samego końca, do ostatniej chwili swego życia, a umarł w 1955 roku, nie chciał wierzyć. Odrzucał najbardziej, wydawałoby się, oczywiste fakty, które widzieli, doświadczali inni, a przecież było ich dziesiątki tysięcy. Dla niego to nie było możliwe do przyjęcia, bo przecież każdy rozumny człowiek postępowy wie, że Pana Boga nie ma, że całym światem rządzi czerwona gwiazda, która będzie bezwzględnie walczyła z Panią będącą gwiazdą światła. I taki biedny człowiek w takim przekonaniu odszedł z tego świata, odrzucając wszelkie ofiarowane mu możliwości nawrócenia i przyjęcia zaprawdę tego, co mówiły dzieci fatymskie, co widziały dziesiątki tysięcy ludzi w postaci cudu, jaki miał miejsce 13 października 1917 roku. Żeby uznać cud, trzeba wierzyć, że jest Bóg. Że jest Bóg na niebie, któremu zależy na losie człowieka i który niekiedy posługuje się nadzwyczajnymi zdarzeniami po to, aby ludzie zaczęli myśleć odpowiedzialnie o swoim życiu, żeby poddali krytycznej refleksji swoje postępowanie, żeby się nawrócili, żeby zaczęli się wreszcie modlić, pokutować, żeby przyjęli także tę zapewne niełatwą prawdę, iż jest piekło. Dosz Szantosz nie wierzył w Boga i stąd nawet tak bardzo oczywiste rzeczy zapowiedziane przez Matkę Bożą i przekazane przez dzieci fatymskie nie robiły na nim żadnego wrażenia. To, że zakończyła się pierwsza wojna światowa, to, że w Rosji wybuchła rzeczywiście bolszewicka rewolucja 7 listopada 1917 roku, że wraz z tą rewolucją na cały świat rozlało się zło ateizmu i walki z Kościołem w tej naszej części Europy, ale też wiemy i w Meksyku, i w Hiszpanii, ale także na Dalekim Wschodzie, w Chinach, w Afryce. Co więcej, że ponieważ ludzie się nie nawrócili, w Europie w nocy 25 stycznia 1938 roku było na niebie widać jakieś wielkie światło. Widziano je także w Polsce. Zapowiedź, że będzie druga wojna światowa. To wszystko na Szantosie nie robiło żadnego wrażenia. Bo jeżeli ktoś w Boga nie wierzy, to i wszystko inne przekazywane przez Boga traci jakiekolwiek znaczenie. My, drodzy siostry i bracia, na te wydarzenia z Fatimy sprzed 102 lat patrzymy jeszcze bardziej głęboko. Najpierw
poprzez zamach, jaki miał miejsce na życie Ojca Świętego Jana Pawła II właśnie 13 maja 1981 roku. 13 maja. Dzień, w którym rozpoczęły się w 1917 roku objawienia fatymskie. O tej samej godzinie. A to, że Ojciec Święty przeżył, dla Niego nie ulegało wątpliwości. Dokonał się cud, Boża interwencja za przyczyną Matki Najświętszej. Po to, żeby przeżył. Więcej jeszcze, po to, żeby przeżywszy, wykonał to, czego nie zrobili poprzedni papieże, by ofiarował Rosję radziecką niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. I uczynił to publicznie wraz z innymi biskupami w 1984 roku. I rzecz niebywała. Niewiele później zaczynają się wewnętrzne przemiany w ówczesnym Związku Radzieckim. W największej, najbardziej zmilitaryzowanej potędze ówczesnego świata. Nikt na Zachodzie nie wierzył, że to imperium zła, jak to mówiono, kiedyś padnie bez wojny. Uważano, że jeżeli jakieś mogą być zmiany na mapie politycznej tej części Europy, to jedynie za cenę wojny atomowej. Nic z tego się nie stało. Doszło do wiosny 1989 roku, a potem do jesieni tego roku. I pamiętamy, starsi z nas pamiętają, jak ten system państw podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu w tej części Europy pada, jak pod ruchem domina jedno po drugim, jak odzyskuje wolność, jak wreszcie wiara chrześcijańska może w tej części Europy być bez przeszkód głoszona. Dla nas to są znaki. Znaki, które mają wielkie znaczenie, jeżeli wierzymy, jest Boża opatrzność. To Bóg ostatecznie jest Panem ludzkich dziejów i historii, a nie nasze plany i nasze wyobrażenia. Ale to wszystko tym bardziej każe nam odnieść do siebie to, co jest ciągle aktualnym także dla nas przesłaniem płynącym z Fatimy, z tych objawień, które miały miejsce 102 lata temu. Modlitwa różańcowa, modlitwa o nawrócenie, o pokój na świecie, o uratowanie się od potępienia wiecznego. Pokuta, modlitwa do Boga o miłosierdzie dla nas, dla całego świata, a zwłaszcza dla osób, które najbardziej tego miłosierdzia Bożego potrzebują. To wszystko jest jako jedno wielkie zadanie, ciągle aktualne, stojące przed nami. Żebyśmy je wypełnili. Żebyśmy je mogli w pełni odpowiedzialnie podjąć. Jakżeż, moi drodzy, drodzy siostry i bracia, nie mamy powtarzać za apostołami tej prośby, którą przed wiekami oni, apostołowie, skierowali do Pana Jezusa. Panie, przymnóż nam wiary. Daj nam taką wiarę, by nie zabrakło gotowości, aby każdego dnia brać różaniec do ręki i chociażby jedną dziesiątkę różańca poświęcić modlitwie o pokój na świecie i o zbawienie i o nawrócenie.
By nie zabrakło w nas, tak potrzeba nam tej wiary, głębokiego nabożeństwa do niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. By nasza miłość do niej, naszej Matki, nieustannie, każdego dnia mogła się pogłębiać. Panie, przymnóż nam wiary. Amen.